Witam, to Aristejo. W dzisiejszym odcinku udamy się na Dersu. Podejrzewam, że będę mógł tutaj zawalczyć. Może nie zupełnie z nimi. A czy tu jeszcze w ogóle jakaś armia jest? Wiem, że muszę żabę pokonać i pewną pajęczycę, a tu niestety nie wygląda to najlepiej, a tu... No, mogłoby być. Dobra, ale może tym razem jednak zajmę się żabą. Tu pewnie trzeba zagadać. Machruk, bardzo dziękować. Dersu Kumatu, teraz syty i szczęśliwy Bóg. Machruk też szczęśliwy. Już się nie boi, że żaba go pożre. Pora zabić tę twoją żabę. Zabić żabę? Nic z tego. Dersu Kumatu to dobra, gruba żaba. Nie, ta żaba to same kłopoty. Ruszaj natychmiast, a zdążysz uciec. O, jakieś małe żabki. Aha, węże będzie przywoływać. Ile to paskusu ma życia? Jak to sprawdzić? Aha. Znaczy nie, to są obrażenia, a życia? Nie wiem, no prawym naciskam. O, jest. Ogromna nadęta ropucha, czczona przez orki na wyspie Dersu jako bóstwo. Jest odporna na trucizny, niewrażliwa na zaklęcia umysłu i niektóre inne efekty. Atakuje paszą lub oślizłymi łapskami, a jej wstrętny oddech jest jadowity. Potrafi przyzywać węże bagienne i ma 40 000 życia. Dużo to nie zabierze. Jak to najlepiej rozegrać? Może coś takiego. Ale tak, żeby... O, właśnie. Nie będzie. Jest pole, nie? W sumie... A nie, jednak nie. A jak tu przywołam, to niestety, ale moim własnym konnym krzywdę uczynię. Może lepiej tu. Później mógłbym przerzucić tu. I to ma sens. Teraz tak, atak tu. Nie wiem, czy będę mógł tutaj korzystać z mocy orzeszka. Nie, a jednak nie. Zawsze jak z bossami się walczy, to o wsparciu można zapomnieć, ale to oznacza, że po tej walce będę miał mnóstwo szału. Można by to wykorzystać. Jak to najlepiej rozegrać? Ty będziesz uderzać przez dwa pola, to lepiej zostawimy dla ciebie. Dojście. Czyli tak, żaba uderza tylko jednostkę, która zaatakowała ją. To może za bardzo nie dążmy do zwarcia. Albo jedną jednostkę tylko do tego celu przeznaczę. Może nawet przywołam jakąś jednostkę. To może mieć sens. Właściwie mogę ich przesunąć tu. Ale to i tak nie ma znaczenia, gdyż węże padły. małe obrażenia zadają na razie. Czyli tak, nowa tura. Można coś takiego. Tylko czy to ma sens? A gdybym podpalał? Właśnie. Ma dużo mniejszy wydatek. To raz i teraz tak. Przywołam jednostkę do atakowania obrażeń. Tutaj. O, jak fajnie miśki. One mogą być całkiem spoko. Co prawda to nie to samo co jednorożce, ale nie ma co narzekać. Tu czekamy. Ty czekasz na pojawienie się węży. I tutaj atak. Teraz tak, waszym zadaniem będzie przeszukiwanie zwłok, tylko boję się, że jak tu podejdę, to żaba uderzy, więc tylko tu. No, może być. Szału nie było. Okay. A tak. Tak, bo to wygląda. Żabka atakuje tylko te jednostki. Teraz tak, tu muszę mieć zachowana możliwość powrotu, więc jednostki nie ruszamy. Zostajemy i zostajemy. No to już smoka nie mam. Teraz jest taki mały problem, bo gdybym chciał go przywołać, to za bardzo nie ma gdzie. Aha, nawet nie mam many. Pomyślmy. Może tu. Okej. Czekasz. Co on takiego użył? Podpalił? Aha, wiem dlaczego. Mój smok eksplodował. I to niestety jest pewnym problemem, dlatego muszę coś na to poradzić. Może wycofam was tutaj. Czekajcie. Jak to może mieć sens? Uderzenie przez dwa pola. Teraz tak, manę potrzebuję, żeby przywołać kolejną jednostkę do tankowania. Ale muszę poczekać, aż ona się zregeneruje. Ale dobrze, już jest żółty pasek. Może tak bardziej tutaj. I cóż, czekamy. Ty też czekasz. I ty też. Oj. No to ciekawie się zrobiło. Teraz jak to wszystko szybko obrócić? Czekamy. No, ty się wycofasz tu. Przeszukamy. 10 000, no to już jest całkiem, tylko że jest mały problem, gdyż moje miśki nie będą mogły opuścić tego miejsca. Trochę głupio to rozegrałem, trzeba było jednak iść aż tu. Poczekajmy, jak to by wyglądało. Tu można przekazać jeszcze. Mam pewien pomysł, ale to jest najgorsze, że zużyję trochę many. Nie jest tego dużo. O, coś takiego. Czyli przy okazji pokazałem wam, jak działa kolejny czar. Tym razem czar teleportu. I tutaj zostaniecie. Czekamy, ale można by troszeczkę odpalić. Ok. I jeszcze zadać obrażeń. Nie jest to zbyt dobrze, ale możemy próbować dalej. Oj. Nie, ja muszę przepuścić atak, bo tego tak szybko nie rozegram. Teraz wycofam was. Przesunę wszystkie jednostki tak, żeby oni mogli się oddalić nieco. Aha, ja bym chciał tych wpuścić. No nie pomyślałem o tym, niestety. Poczekajcie. Ale teraz tak, gdybym tu się oddalił, to jasno znajdzie się w głupiej sytuacji. Tak, niedobrze, ale mogę przesunąć tu. To ma sens. Czyli, że oni musieliby się tu znaleźć. Poczekamy. Teraz tak, oni musieliby poczekać. Ale to nie teraz. Albo... Właśnie. Niech będzie. W następnej turze troszkę inaczej to rozstawię. Nie no, to już zaczyna być troszeczkę... Jak to teraz zrobić? Osłabimy. Raz. I jeszcze drugi raz. Okej. Teraz tak, wy czekacie. Tu warto byłoby zadać obrażenia, tylko żeby żaba mi nie padła za wcześnie. Trzecie aż tutaj. Można by w sumie zadać jeszcze obrażenia. Aha, to nie w tej turze. Pomyślmy. No dobra, niech zostanie tak jak jest. Tu możemy bić. Miśki. Dobrze, że został jeszcze speed. Można tego użyć. Ty musisz zaczekać. To już nie w tej turze. No nic, czekamy. Teraz tak, rozstawimy strategicznie moją armię. To, jak to wygląda? 3000 ponad. Okej. Aha, takie obrażenia obszarowe. Oj, coś podejrzewam, że tym razem nie wywinął się od strat. Mogę 2 razy ognia użyć. Jeszcze raz. Jak to teraz wygląda? No już bardzo blisko. zostajesz. Tu wycofam. Poczekajcie. Ile to osadę obraż? Oj. Poczekamy. Teraz tak. Kto tu najbardziej ucierpiał? W sumie... Nie, oni są chyba drożsi, więc chyba lepiej tu dać wskrzeszanie. O właśnie, tu przekażemy. Będzie kolejna okazja, żeby uderzyć na mojego wroga. Czyli chyba dobrze zrobiłem. Tu jeszcze tylu zostało wskrzeszonych, ale tu mogą być problemy. Ale nic to. Pięknie. Zobaczmy. A jednak wszędzie. Ale zobaczcie, ile zyskałem. I teraz tak, jestem w kłopocie, bo mam bardzo dużo szału. Nie mam nic many. I właściwie powinienem się udać po posiłki. No nic, będę o tym myślał w kolejnym odcinku. Za obejrzenie tego wszystkim dziękuję i zapraszam do kolejnego. Ajajaj, żaba całkiem martwa. Co Machruk teraz pocznie? Niedobrze, niedobrze. Rozmusz się, możesz przecież utoczyć nową żabę.